teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Jazda z jedną ręką, z prawą ręką. Cel ćwiczenia? Nauczyć się dosiadu i właśnie nauczyć się nieobciążania kierownicy barkami, dłońmi, całą siłą. Zobaczcie, prawa ręka kieruje, lewa spoczywa na zbiorniku. Prawa kieruje, wzrok idzie cały czas tak samo. Bardzo ważne, wzrok prowadzimy horyzontalnie i wybiegamy wzrokiem wcześniej. Patrzymy najpierw na środkowy pachołek. Tak, prowadzimy i teraz głowa do ramienia i już szukamy tego środkowego pachołka. Znaleźliśmy, dojechaliśmy, przerzucamy teraz wzrok na chwilę na ten pachołek w celu ustalenia punktu skrętu. I głowa do ramienia i jedziemy. Lewa spoczywa na zbiorniku. I teraz wejdziemy na drugi bieg, to samo ćwiczenie. Najpierw jedna ręka, prawa kieruje. Czyli jak już zrobimy na jedynce, to bierzemy się za dwójkę. Tak, prawa kieruje. Tak jak widzimy. Pamiętajcie, że wbrew pozorom szybsza jazda będzie łatwiejsza, jeżeli chodzi o nawet jazdę na egzaminie, dlatego że ta szybsza jazda więcej błędów będzie wybaczała, dlatego że motocykl bardziej możemy pochylić. Zwracamy uwagę na wzrok. I teraz na trzecim biegu znowu prawa ręka kieruje. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie, czyli jazdy z jedną ręką, gdzie prawą ręką kierujemy, która jest na gazie, a lewa ręka jest położona na zbiorniku. W tym ćwiczeniu chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę na poprawę naszego dosiadu, czyli odpowiednio ułożone stopy na podnóżkach dadzą możliwość odpowiedniego trzymania się udami i kolanami zbiornika. I o to w tym chodzi, bo jeżeli tutaj wypracujemy tą odpowiednią pozycję, to później w kolejnych ćwiczeniach już nie będziemy mieli większych problemów z tym, żeby nad tym motocyklem zapanować, żeby nie obciążać dodatkowo kierownicy, żeby te barki były odciążone i żeby łatwiej nam się motocyklem kierowało po prostu. Zwróćcie uwagę na moją pozycję od pasa w dół. Jestem scalony, zbetonowany, można powiedzieć, z motocyklem. Góra to tak jakbym miał pawulon wstrzyknięty, luźno. Kolejne ćwiczenie, czyli teraz będzie wewnętrzna ręka kierowała i przepychała kierownicę. Popatrzcie. Prawa, czyli wewnętrzna, ham do środka i przepchnąłem i wtedy zmieniam rękę. I teraz zobaczcie tutaj, ham, przepchnąłem i dopiero zmieniam rękę. I znowu popycham, przepchnąłem, zmieniam rękę, popycham, przepchnąłem, zmieniam rękę. Cały czas wzrok wędruje i jak zrobię to na biegu pierwszym, to mogę to samo ćwiczenie zrobić na biegu numer dwa. Wzrok chodzi. Czyli uczymy się przepychania, bieg numer jeden, przepychanie, wzrok już jest w zakręcie, przepycham kierownicę, wzrok w zakręcie i teraz wejdziemy na drugi bieg, to samo ćwiczenie. Ćwiczenie jazdy z jedną ręką naprzemiennie to super ćwiczenie, jeżeli chodzi o naukę popychania kierownicy, czyli przepychania tej kierownicy i przede wszystkim zrozumienia tego, że w zakręcie główną ręką kierującą to jest ręka wewnętrzna, a ręka zewnętrzna może spokojnie i luźno spoczywać na zewnętrznej manetce, nie ingerując, nie przeszkadzając w trakcie wykonywania przeciwskrętu, czyli skręcania motocyklem.
Teraz wejść na bieg numer 3. Jest to również super ćwiczenie, jeżeli chodzi o koordynację ruchowo-wzrokową, dlatego że trzeba tutaj patrzeć, trzeba pilnować dosiadu, a oprócz tego jeszcze pchać kierownicę i w odpowiednim momencie dołożyć tą rękę wewnętrzną, żeby ta kierownica nie poleciała zbyt daleko, żebyśmy nie wykonali zbyt głębokiego skrętu. Dlatego naprawdę polecam to ćwiczenie. Nie ciągnę kierownicy, tylko ją popycham. Uczę się popychania kierownicy. Bardzo fajne ćwiczenie, które będzie skutkowało tym, że z tym później szybkim skrętem, przepchnięciem kierownicy do szybkiego skrętu, nie będziecie mieli większych problemów. Okej. Jedziemy na stojąco sobie, ale popatrzcie, wzrok pracuje nadal tak samo i przy skręcie staram się jechać tak, żeby ręce były luźno, żeby nie opierały się na kierownicy, żeby to nogi kierowały i zewnętrzny podnóżek bardziej obciąża. I też ćwiczenie robimy na biegu pierwszym, drugim i trzecim. Tak? Odpocznę chwilę na siedząco. Rzucam drugi bieg. I będziemy na stojąco robili ćwiczenie teraz znowu na drugim biegu. Ale pamiętajcie, staramy się, aby ten wzrok też pracował równolegle do nawierzchni. I obciążam bardziej zewnętrzny podnóżek. Wewnętrzna noga luźniejsza, a obciążam zewnętrzny. Czyli teraz lewa noga naciska, a prawa noga luźniejsza. Prawa noga naciska, a lewa noga luźniejsza. Wejdziemy sobie teraz na trzeci bieg i zrobimy to ćwiczenie również na trzecim biegu. Czyli staję i znowu tak, wzrok, popatrzcie, cały czas ten wzrok i ręce luźno na kierownicy. Nie obciążam kierownicy. Nie obciążam te moje palce, popatrzcie. One cały czas na tej kierownicy luźniutko chodzą i wzrok. Czyli kolejne ćwiczenie było wykonane na biegu 6. Bardzo trudne ćwiczenie, jeżeli chodzi o jazdę na stojąco, ale bardzo przydatne nam motocyklistom, dlatego że w trakcie tego ćwiczenia, popatrzcie, praca wzrokiem, jednocześnie pracujemy nad luźnymi dłońmi, żeby nie obciążać nadmiernie kierownicy i w tym celu również pracujemy nad odpowiednim dociskiem zewnętrznego podnóżka. Zwróćcie uwagę, że wewnętrzną nogę praktycznie odrywam od podnóżka, czyli cały ciężar spoczywa na zewnętrznej nodze. To po co to jest i dlaczego? No to nie będę tego tutaj aktualnie tłumaczył, ale myślę, że jak spotkamy się na naszych szkoleniach, to będziemy mogli na ten temat szerzej sobie podyskutować i wtedy porozmawiać o technice, która wiąże się między innymi z wywieraniem nacisku na zewnętrzny podnóżek. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.